Witajcie, nazywam się Aleksandra Leśniewska, jestem położną, certyfikowanym doradcą laktacyjnym, instruktorem hipnoporodu oraz mamą ponadrocznego Remka, którego sama urodziłam w domu. Przychodzę do Was dzisiaj z tematem właśnie porodu domowego, bo nadal w warunkach polskich mam wrażenie, że jest to temat jeszcze taki bardzo nieruszany, a myślę, że szykując się do porodu, nawet na Instagramie wyświetlają Wam się różnego rodzaju zdjęcia, przepiękne zdjęcia z porodów właśnie w warunkach domowych, więc myślę, że warto ten temat poruszyć w kontekście tego, kto w ogóle na taki poród domowy może sobie pozwolić, bo niestety nie każda ciężarna będzie miała taką możliwość. Zacznijmy od tego, że porody domowe są bezpieczne. To jest taki główny zarzut przeciwko porodom domowym. Natomiast myślę sobie, że taki zarzut tak naprawdę funkcjonuje od osób, które po prostu albo nie zgłębiły tematu, albo nie mają wiedzy, jakie kompetencje ma położna. Pamiętajcie, że nie każda położna również w ogóle podejmuje się tematu przyjmowania porodów w domu, więc zakładam, że są to osoby przepięknie przygotowane, nie tylko i wyłącznie pod kątem wiedzy, umiejętności, ale też chociażby sprzętu, ponieważ położna domowa przychodzi ze swoją torbą, przychodzi ze swoim sprzętem medycznym i również jest w stanie udzielić takiego wsparcia, gdyby jakiekolwiek komplikacje w trakcie porodu by miały miejsce. To, co też jest ważne, to to, że tak jak wspominam na początku, nie każda ciężarna może urodzić swoje dziecko w domu z racji tego, że położna, która przyjmuje taki poród, dokonuje również tak zwanej kwalifikacji. Kwalifikacja następuje w momencie tak naprawdę uzyskania ciąży donoszonej, więc w domu też nie powinny się rodzić wcześniaki, co automatycznie zmniejsza nam ryzyko ewentualnych właśnie późniejszych komplikacji względem stanu zdrowia dziecka. I na takiej kwalifikacji omawiane są wszystkie czynniki, które mogłyby właśnie do takich komplikacji doprowadzać. Więc przeciwwskazaniem do porodu domowego może być chociażby ciąża bliźniacza, ciąża mnoga, może być przeciwwskazaniem różnego rodzaju dolegliwości ze strony mamy. Mamy tutaj na myśli nadciśnienie ciążowe, mamy tutaj na myśli różnego rodzaju komplikacje związane z cukrzycą ciążową. Sama cukrzyca ciążowa nie musi być, a przynajmniej nie każda, przeciwwskazaniem. Natomiast tutaj właśnie warto sam temat zgłębić z położną, która takiej kwalifikacji dokonuje, tak żeby zmniejszać ryzyko ewentualnie komplikacji. Pamiętajcie, że położna, czy to w warunkach domowych, czy to w warunkach szpitalnych, jest obserwatorem fizjologii. My jesteśmy specjalistkami z perspektywy porodu fizjologicznego, wiemy, jak on powinien się odbywać, wiemy, jak pomóc rodzącej przyjmować konkretne pozycje, bądź zastosować różne techniki, aby ułatwić dziecku przejście przez kanał rodny mamy. I w momencie, gdy dokonujemy obserwacji i widzimy, że cokolwiek nas niepokoi, dopiero wtedy możemy mieć kontakt z lekarzem, położnikiem, ginekologiem. Myślę tutaj i jakby rozwijam ten temat z racji tego, że przy porodzie domowym nie ma lekarza, ginekologa, położnika, więc w sytuacji, gdy położna dostrzega jakiekolwiek wątpliwości, coś ją niepokoi, to w takiej sytuacji może być dokonany transfer do szpitala. Mówię o tym dlatego, że sama urodziłam w domu i miałam kontakt z niejedną mamą, która też swoje dziecko urodziła w domu i zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu mam alternatywa porodu domowego jest formą ucieczki przed szpitalem. Ja doskonale to rozumiem, bo sama zdecydowałam się na poród w domu, bo jeżeli nie było wskazań, żeby pojawiać się w szpitalu, to po co? Natomiast myślę sobie o tym, że to jest taka trochę niebezpieczna droga, bo zawsze wiemy, że poród jest nieprzewidywalny. Nie wiemy, co się finalnie przy tym porodzie będzie działo, więc to nie chodzi o to, że położna w trakcie porodu domowego nie wie, jak zareagować, bo doskonale wie, jak zareagować i wie, jak zapewnić maksimum bezpieczeństwa samej rodzącej i również dziecku, ale trzeba mieć z tyłu głowy to, że z racji właśnie tej nieprzewidywalności porodu w umowę samego porodu domowego, który spisujemy z położną przyjmującą taki poród, może być wpisany szpital, do którego ewentualnie transfer będzie przebiegał. Więc to jest, myślę, dosyć ważne, bo
pytanie, co nas skłania w ogóle do porodu domowego, jakie mamy pobudki do tego, żeby w domu urodzić. Ja się chciałam czuć bezpiecznie. Myślę, że w domowym swoim zaciszu jak najbardziej takie poczucie bezpieczeństwa można uzyskać. Myślę, że dużo też zależy od położnej, z którą wejdziemy we współpracę. Bo z siłą rzeczy też musimy mieć 100% zaufania do takiej osoby, że wie, co robi, wiemy, jakimi umiejętnościami dysponuje, wiemy, że ma sprzęt, dzięki któremu rzeczywiście może zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno rodzącej, jak i rodzącemu się dziecku. Ale też bardzo często właśnie ta kwestia psychiczna tutaj wchodzi w grę. Myślę o takiej sytuacji, gdzie właśnie rozmawiałam ze swoją położną, która przyjmowała poród mojego syna, która wspominała o tym, że czasami przeciwwskazanie do porodu domowego, pomimo pełnej fizjologii ciąży, pomimo braku jakichkolwiek fizycznych przeciwwskazań, przeciwwskazaniem do porodu domowego może być niezgoda partnera. Z racji tego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że ten czynnik właśnie psychiczny jest tutaj bardzo ważny. Też zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba przygotować przestrzeń domową do narodzin dziecka. A czasami właśnie partnerzy też się obawiają i logistyki, właśnie bezpieczeństwa. Warto tutaj przegadać ten temat z położną jeszcze na etapie ciąży, żeby swoje wątpliwości rozwiać i żeby czuć się po prostu bezpiecznie, bo o to w całym porodzie tak naprawdę chodzi. To, co myślę, że w przypadku porodu domowego jest taką trudnością w Polsce, to to, że porody domowe nie są refundowane. Jest to dosyć duża bolączka, bo standard opieki okołoporodowej zakłada, że rodząca ma możliwość wybrania świadomie swojego miejsca do porodu, w tym miejsca, jakim jest dom własny. Natomiast no, tak jak jedziemy do szpitala i tak naprawdę rodzimy malucha, zakładając placówkę państwową, tak naprawdę wszystko jest w ramach opieki państwowej. Tak tutaj, jeżeli decydujemy się na poród domowy, musimy liczyć się z kosztami. Kosztami kwalifikacji przez położną, kosztami no i tak naprawdę pełnego dostępu, tak? Bo samo przyjęcie dziecka na świat to jest jedna kwestia. Ale pamiętajcie też, że położna jest tak naprawdę cały czas na stand-by'u i zdaje sobie sprawę z tego, że jeden telefon i po prostu musi wsiąść w samochód i do takiej rodzącej przyjechać. Więc no, ten czas, który położna też poświęca, jest jak najbardziej wyceniany. To, co myślę, że może być trudnością taką logistyczną, nawet nie samo przygotowanie domu, bo tutaj tak naprawdę nie ma większego zapotrzebowania, trzeba po prostu mieć nawet podkłady poporodowe, które i tak każda rodząca się zaopatruje. Dodatkowo po właśnie kwalifikacji z położną my mieliśmy dodatkowo przygotowaną folię malarską, tak żeby ochronić ewentualną podłogę przed zalaniem płynem owodniowym. Też mieliśmy taki podkład pod basenem. Jeżeli któraś z rodzących by się decydowała na basen w domu, to również we własnym najczęściej zakresie trzeba go po prostu uzyskać. Tutaj warto też partnera, na przykład partnerowi zaproponować, żeby to on zajął się na przykład napełnieniem tego basenu. To pamiętam, jak mój mąż chodził po sklepach budowlanych, szukał odpowiedniego rozwiązania, żeby móc basen odpowiednio napełnić, żeby to też nie zajęło nie wiadomo ile czasu, ale też z drugiej strony, żeby móc go wypompować. Warto poszukać na stronach internetowych, na forach internetowych kobiet, które już rodziły w domu, bo też mają na pewno swoje patenty na tego typu rozwiązania. Natomiast właśnie w kwestii tej logistyki domu, wbrew pozorom, wcale nie ma tego tak dużo. O tyle rzeczywiście ta logistyka po porodzie może być na tyle rozbudowana i zakładam, że wiele osób właśnie rezygnuje z porodu domowego ze względu na to. Nie ze względu na bezpieczeństwo, nie ze względu na logistykę przed, tylko właśnie tą logistykę po. Dlaczego? Dlatego, że w warunkach szpitalnych
w momencie porodu dziecka, przez pierwsze dwie doby kolejne, które jesteśmy w szpitalu, tak naprawdę malucha obejmują wszelkie procedury. Badania przesiewowe, badania lekarskie, czyli te wszystkie elementy szczepienia, te wszystkie elementy, które w warunkach takiego, powiedzmy, obycia szpitalnego po prostu dzieją się same, oczywiście za zgodą rodziców. W warunkach domowych położna środowiskowa, czy położna, która przyjmuje stricte nasz poród, może mieć w swojej ofercie wypełnienie kilku badań przesiewowych, czyli na przykład pobranie krwi od maluszka w kierunku screeningu chorób metabolicznych, ale na przykład wiele położnych nie ma możliwości wykonania badania słuchu, bo po prostu nie ma do tego sprzętu. I tutaj rzeczywiście pod kątem badania lekarskiego trzeba zadzwonić do lekarza neonatologa, który w ramach znowu opieki prywatnej zdecyduje się na takie badanie dziecka w warunkach domowych. Trzeba właśnie ogarnąć część badań przesiewowych we własnym zakresie. Tutaj kolejnym elementem są szczepienia. Szczepienia jak najbardziej można wykonać w przychodni, natomiast część przychodni z racji nadal niewielkiej liczby porodów domowych w stosunku do ogółu porodów w Polsce po prostu może być zdziwiona, że pytamy o szczepienie na gruźlicę, które normalnie odbywa się w warunkach szpitalnych, a się okazuje, że właśnie dziecko jest urodzone w domu. To, co też jest, myślę, ważne, to do opieki takiej położnej, która przyjmuje poród w domu, zalicza się również pełna dokumentacja. Tak? Czyli pamiętajcie, że jeżeli położna decyduje się przyjąć taki poród w domu. Pierwszą taką dokumentacją jest właśnie kwalifikacja, czyli pełen spis czynników ryzyka, danych osobowych pacjentki, tak żeby po prostu mieć pełen ogląd sytuacji. Następnie taka położna opisuje cały przebieg porodu i czas jego trwania, ewentualne czynniki, które nastąpiły w trakcie jego trwania. I taka dokumentacja również trafia w ręce personelu medycznego, gdyby doszło do transferu, tak? Czyli w sytuacji transferu, czy to samej rodzącej, czy później już ewentualnie dziecka po porodzie, rzeczywiście taka dokumentacja medyczna trafia w ręce personelu medycznego, z którym witamy się w ewentualnym szpitalu. To, co myślę, że też jest ważne względem właśnie tej dokumentacji, to, że położna wysyła zawiadomienie do Urzędu Miasta właśnie o narodzinach dziecka, czyli to, co normalnie odbywa się z ramienia szpitala, bo to szpital wysyła zawiadomienie o porodzie dziecka do urzędu, żeby można było potwierdzić narodziny takiego dziecka oraz nadać mu numer PESEL. Tak samo odbywa się to w warunkach porodu domowego. Położna jak najbardziej taki dokument wypełnia, wysyła, tak żeby można było jakby tych formalności urzędowych również później dopełnić. Myślę sobie, że, bo miałam głównie mówić o bezpieczeństwie porodu domowego, ale jest to ważne, bo samo bezpieczeństwo porodu domowego, myślę, że absolutnie nie jest naruszone względem właśnie osoby, z którą wchodzimy we współpracę, czyli położna, mając dodatkowy właśnie sprzęt, umiejętności. Też pamiętajcie, że spotykamy się z tą położną wcześniej, przed porodem, omawiamy swoje wątpliwości, omawiamy swoje lęki. Też położna widzi, z kim ma do czynienia, tak? Jakie są nasze największe obawy, na co warto zwrócić uwagę przy już samych narodzinach dziecka. Ale to bezpieczeństwo, myślę, że też jest właśnie ważne w kontekście tej otoczki, tak? Tej logistyki przed, logistyki po. Myślę, że jest to ważne, że jest osoba, która pokieruje nas po prostu, weźmie za rękę, powie, co mamy robić, co mamy kupić, tak żeby przy tych narodzinach po prostu czuć się bezpiecznie, komfortowo i żeby w warunkach własnych, domowych, w swoim zaciszu móc przywitać tego nowego członka rodziny, wziąć go w ręce i po prostu przytulić. Myślę sobie, że jest to ciekawa forma, nadal mało znana w Polsce, a myślę, że szkoda, bo myślę sobie o tym, że móc przyjąć swoje dziecko na ręce,
w swoim domowym zaciszu, bez otoczki izby przyjęć, bez tej logistyki wielu osób na sali porodowej, które mogą się tam pojawić, będąc po prostu w zgodzie ze swoim ciałem, ufając mu i dając przestrzeń na to, żeby przeżyć to tak, jak powinno, w otoczeniu osób najbliższych, czy to partnera, mamy, czy nawet starszych dzieci, bo i takie rodzące się zdarzają, plus położnej, która sprawuje tutaj opiekę kompleksowo, całościowo i holistycznie. Myślę, że jest to przeżycie, którego się nie zapomni, i jeżeli którakolwiek czuje z Was czuje, że to jest droga dla niej, to myślę, że warto z taką położną we współpracę wejść. Nawet jeżeli nie przejdziemy kwalifikacji, to sam fakt, że rozeznanie się w temacie właśnie możliwości swojego ciała już może być tutaj ważne. Ze swojego doświadczenia i zawodowego, i prywatnego mogę Wam polecić. Myślę sobie, że przeżycie porodu domowego daje bardzo duże poczucie sprawczości i pomimo pewnych trudności logistycznych, które po prostu na chwilę obecną środowisko polskie nie daje nam możliwości zmiany, myślę, że warto. Mimo wszystko, pamiętając, że właśnie tutaj najważniejsza jest współpraca z położną, tak żeby czuć się w pełni zaopiekowanym w maksymalnym poczuciu bezpieczeństwa. Jeżeli są z nami mamy, które urodziły swoje dzieci w domu, bądź zastanawiacie się nad tym i macie jakieś wątpliwości, to jak najbardziej zachęcam do komentowania tego filmu. Myślę, że taka wymiana doświadczeń również nam wszystkim da jakiś świeższy i szerszy obraz całej sytuacji. A w razie wątpliwości, pytań, jak najbardziej zachęcam Was również do kontaktu indywidualnego.